Cześć. Muszę się naprawdę sprężać, bo telefon pokazał mi przed chwilą, że zostało 15% do wyczerpania baterii, a bardzo inteligentnie nie wziąłem ładowarki, żeby chociaż go podładować chwilę w samochodzie. A wybrałem się na przebieżkę w okolice Ślęży, dokładnie na Ślęże, w celu przetestowania dwóch modeli kijów. Ambitnie myślałem, że test zrobię jednego dnia, wbiegając dwa razy tą samą trasę, jednak moja kondycja szybko to zweryfikowała, że niestety się to nie uda. Tłumaczę się trochę też tym, że nie miałem czasu, ale nie, chyba by mi się to nie udało ze względu też na moje możliwości, a przynajmniej nie byłoby to na pewno łatwe. Tak czy inaczej, dzisiaj mamy piątek, w środę byłem pierwszy raz, testowałem kije Gabel Fusion Violet, a dzisiaj mamy piątek, w środę testowałem te, dzisiaj mamy piątek i dzisiaj FX75. Oba modele Gabela, za co dziękuję dystrybutorowi naszemu polskiemu. Fajne chłopaki i udostępniają mi taki sprzęt, żebym mógł go Wam trochę przybliżyć. Coraz więcej osób biega, coraz więcej osób chodzi z kijkami i coraz więcej osób łączy te dwie formy aktywności ruchowej, biegając z kijami po górach. Wydaje mi się, że to świetne połączenie. Jeśli już chodzisz bardzo długo z kijami i zaczynasz biegać, Twoja kondycja jest na tyle mocna, że pokonujesz dystanse kilku lub kilkunastokilometrowe, a tęskno Ci trochę do kijków, to warto połączyć sobie te dwie formy aktywności ruchowe, czyli bieganie i chodzenie z kijami, biegając i chodząc po górach z kijami. Ale do rzeczy, chciałem Wam pokazać dwa modele właśnie tej firmy Gabel. Różnią się od siebie diametralnie, ale być może część z Was przy wyborze kijów do biegania będzie się zastanawiała właśnie nad takim wyborem, jak Wam chciałem dzisiaj zaprezentować. Jeden, czyli te pierwsze kije, które testowałem już wcześniej też w Beskidzie Śląskim, Gabel Fusion Violet. Są to kije, które przede wszystkim cechuje kompaktowość po złożeniu, bo są to kije, które możemy złożyć na takiej lince i po złożeniu zyskujemy format plecakowy, czyli do plecaka biegowego spokojnie ten kijek nam się przytroczy. Jest to niewątpliwie zaleta dla osób takich, które często z tego korzystają i nie lubią biegać z kijami w ręku. Ja, dla mnie osobiście nie jest to problemem i mogę mieć kij o stałej wysokości. Plusy tego kija: kompaktowa forma po maksymalnym złożeniu, możliwość regulacji od 115 do 130 cm, co może się przydawać przy ostrych podejściach lub zejściach lub przy jakimś grząskim podłożu, więc to się też przydaje, można sobie ten kijek fajnie dostosować do swoich możliwości. Jak pierwszy w środę ruszałem z tymi kijami, to, ale może jeszcze najpierw plusy. Wypinane paski, które cały czas zostają nam na dłoni, w momencie wypinania, znamy to z firmy Gabel już od wielu lat. Paski są bardzo wygodne, szerokie, nie obcierają dłoni. W zestawie do tych kijów dzisiaj nie wziąłem, ale dostajemy paczkę akcesoriów dodatkowych, gdzie są dodatkowe talerzyki na grząskie podłoże, na śnieg, dodatkowe paski, takie tylko trekkingowe, więc akcesoriów tutaj jest bardzo dużo i ten kijek naprawdę jest bogaty. Kolejnym plusem jest jego cena, bo w porównaniu do innych kijków, takich, które się składają na tej żyłce, to faktycznie są tańsze. Minusy: waga. Waga, niestety ten kij jest aluminiowy i jest w porównaniu do szczególnie drugiego dzisiaj kija, który zaraz Wam opiszę, jest po prostu ciężki. Jeszcze nie tyle jest to odczuwalne w momencie, kiedy idziemy i się odpychamy. Nie jest to odczuwalne aż tak, kiedy go złapiemy po środku długości i sobie biegniemy chwilę, nie używając ich do odpychania, ale już w momencie, kiedy muszę kijek tylko na chwilę, nie chcę go odpinać, a przebiegam tylko pewien dystans i trzymam go w ten sposób, no to muszę go albo schować pod pachę, żeby go utrzymać, bo już tutaj czuję, że mi dół kija po prostu
prostu ciąży. Nie pamiętam dokładnie teraz, jaka jest jego waga, ale to jest na pewno powyżej 200 gramów, co na kij biegowy jest po prostu dużo, ale coś za coś. Żyłka w środku, możliwość regulacji wysokości, trzeba wybrać, co potrzebujemy, czyli czy chcemy te elementy dodatkowe, czy po prostu chcemy mieć kijek lekki. To, co jeszcze zauważyłem, jak wczoraj ruszałem z tym kijkiem, jest głośny. Przeszkadzało mi to przez jakieś 300 metrów, potem zacząłem się wspinać i już naprawdę było mi wszystko jedno, czy ten kijek grzechoczy, czy jest cicho, czy jest głośno. Jak zacząłem uderzać po kamieniach, to już tego grzechotania i tak nie słyszałem. Podobnie z rękojeścią, ona jest gumowa. Na początku, kiedy sobie zacząłem takim swobodnym marszem, nie do końca mi to pasowało w ręce, bo jednak ta guma stawia taki opór, ta dłoń się nie ślizga, przy technice nordic walkingowej nie ślizga się gładko po rękojeści, tylko jest taki lekki opór. Natomiast znów w momencie, kiedy zaczynałem podbiegać, dłonie się już spociły, to guma daje fajny opór i się zapobiega ślizganiu dłoni. Także w ogólnym rozrachunku daję tym kijom taką mocną czwórkę, może z lekkim plusem za te wszystkie gadżety dodatkowe. Firma Gabel zrobiła dobry sprzęt, ale fajnie jakby, myślę, że w porównaniu, jakby ten model był z włókna węglowego, no to byśmy mieli już piątkę. Ale teraz szybciutko jeszcze, bo już ten pewnie za chwilę mi już telefon pokaże, że już ta bateria się skończy, to chciałem Wam jeszcze szybko opowiedzieć o drugim kiju, który z kolei testowałem dzisiaj. Jest to jeden z najlżejszych kijów, jakie miałem w ręce. Z firmy Gabel jest to na pewno najlżejszy kij. Reklamują go w katalogu, że waży 97 gramów. Przed wyjazdem w obecności dystrybutora Gabela, jak mi go uroczyście wręczał, pozdrawiam Piotruś, jak mi go uroczyście wręczał, to postawiliśmy go na wagę, żeby sprawdzić. 120 waży 116 gramów. W katalogu jest podane 97 gramów, co podejrzewamy, że jest pewnie dla kija o wysokości 100 cm. Niemniej jednak 116 gramów naprawdę robi dobrą robotę, tego kija po prostu nie czuć w ręce. Jakbym go nie trzymał, czy po środku długości, czy bieg z nim w ten sposób przez dłuższy dystans, tego kija nie czuć. Więc jeśli szukać czegoś lekkiego, no to Gabel FX75 to jest na pewno solidny konkurent do tego, żeby wybrać ten kij pomiędzy innych równie lekkich kijów innych firm. Natomiast no, kij trochę, żeby zyskać tą wagę, no to stracił na wyposażeniu, szczególnie jeśli chodzi o paski, jest tu rękojeść jest zminimalizowana. Zobaczcie, ona jest bardzo cieniutka i bardzo krótka, leciutka gąbka. Średnica tej gąbki jest jest średnica tej gąbki jest bardzo cieniutka, także duże dłonie mogą tutaj się mieć małe problemy. No i paski, zminimalizowana ich grubość, to jest tylko paseczek, który sobie zakładamy w ten sposób i się odpinamy bez możliwości wpinania, wypinania. Jest możliwość regulacji, bo jest tutaj rzep. Słuchajcie, jak mnie wyłączy, to znaczy, że się skończyła bateria, także się nie denerwujcie, jeśli mnie urwie jak hejnał mariacki. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć, pasek. To, co mnie denerwowało, jak biegłem z kijami w powietrzu, denerwowało mi, że ten pasek się tutaj w ten sposób zachowuje, czyli cały czas się, nie wiem jak to nazwać, tą czynność, macha w różne strony. To trochę mi przeszkadzało, bo jestem przyzwyczajony do tego, że sobie wypinam i łapię i żaden pasek mi tutaj nie lata. Więc tutaj taki delikatny minus, ale to już naprawdę się czepiam. Grzoty są ostre, takie jak pazury, także doskonale wbijają się w każde twarde podłoże, co w takim terenie leśnym z kamieniami niespecjalnie ma aż takie może znaczenie. Kij dwa razy wpadł mi pomiędzy kamienie, także aż mi rękę cofnęło, dobrze, że ten pasek właśnie mi się wypuścił z dłoni, bo dzięki temu kijek jest nadal cały. Bardzo sztywne, bardzo stabilne, mimo tej lekkości dają poczucie pewności i jeśli szukacie lekkiego kija, to gorąco polecam. Ja na pewno tak szybko go naszemu dystrybutorowi nie oddam, bo jeszcze będę z niego korzystał.
Mam nadzieję, że trochę pomogłem w wyborze. Macie do wyboru albo cięższe kije, ale bardzo kompaktowe, z możliwością wielu ustawień, albo jedne leciuteńkie kije o stałej wysokości. Wybór należy do Was. Cześć.